No, dzień dobry. O, właśnie. A dzisiaj jest Krzysztofa rocznica kanału. Ja sobie kupił tortę. Kawałek zjadłem, więcej niż nie będę. Bo... O! Chcę powiedzieć, że niedługo wyjeżdżam za granicę do wspaniałej kobiety. Tam chcę, żebym ja tam zamieszkał. Chcę mi... O! Kupiła już sprzęt, tylko trzeba poskładać. Będę ćwiczył razem z nią. I chcę, żebym ja wyjechał do Holandii, zamieszkał, chcę mi, żebym ja wyrobił, o, chcę, żebym ja poznał ten język hiszpański. Będzie mnie uczyła. Będziemy spędzać każdą wspaniałą chwilę naszego życia wreszcie. Może przyszła ta chwila mojego życia, żeby zmienić życie na lepsze, a nie na gorsze. A to, że wypisujecie, że ona gdzieś pracuje w jakimś burdelu, takiego czegoś, ona jest uprzejma, miła osoba, pokazywała swoje, ma jacht, powiedziała, że będziemy pływać, chce mnie zabrać, żebym ja od tego wszystkiego odpoczął, bo mi to ubym, takie życie to męczy, dobrze powiedziała. Moja kochana, że Krzysztof w jaki sposób znęca się nade mną. No to chyba prawda. Ja nie jestem dla niego potrzebny. Uratowałem mu życie. Jest dorosłą osobą. Niech sobie radzi sam. Ja nie jestem sądownie podpisanym jakimś opiekunem. Być wdzięczny, że po prostu uratowałem mu życie. Że żyje, a nie odeszedł tego świata. Tortu nie będę nagrywał tego. Kawałek zjadłem.
Mogę powiedzieć, że jest bardzo smutne, samotne takie życie. Tam właśnie kobieta w jaki sposób zrozumiała moje słabe i dobre strony. Bardzo dziękuję, że chcesz się w jakiś sposób połączyć się ze mną, mieszkać, spędzać ze mną czas. Masz synka, masz tym. No miałeś chłopaka, Turka. No, zrobił ci synka, ale mógłbym. Każda kobieta ma też swoje pragnienie, a ja masz synka, ja będę twoim synkiem się opiekował też, tak jak będę szanował. Tak jakby mój był ten synek, a zrobię ci jeszcze córeczkę do pary. Po prostu ja rozmawiałem bez problemu, mogę opuścić te miejsce zamieszkania, zamieszkać gdzie indziej. Bo sami widzicie, jak Krzysztof traktuje mnie. Odjęcie się w jakiś sposób. Ja chcę mieć kobietę swojego życia, która będzie, bo ogólnie jak się jest samotnym, to się ogólnie człowiek gubi i popełnia błędy w swoim życiu i po prostu tak właśnie wam chcę powiedzieć. Moja kochana będzie no i zamieszkam nad morzem w Holandii, gdzie opiekował się tobą. A będziemy razem chodzić. Kupiłeś sprzęt do ćwiczenia, odżywki. Dodał te witaminy. Muszę odbudować swój organizm, bo trochę gubiłem się. Gubi mi to wszystko. Smutno jest. Takie życie samotne. Temu, że i proszę, żebyś przyjechała. Po mnie i pojadę do ciebie, że spędzę z tobą każdą chwilę wspaniałą. Pozdrawiam twojego kotka. Powiedziałem, że masz kotka.
Pozdrawiam twoich pracowników. I bądź ogółem zdrowa. W jaki sposób pokochałaś mnie? Nie kochaliśmy się, ale w jaki sposób pokochałaś mnie? Tak samo w jaki sposób ciebie też pokochałem. Masz bardzo dobre uczucie. Jesteś bardzo osobą sympatyczną. Wspaniałą. I będziemy spędzać razem czas. O, razem będziemy pracować. Może coś się wymyśli. Jeszcze coś. Trzeba jeszcze przemyśleć. Łajby masz. Pokazałaś. Będziemy pływać. No ogółem jesteś bogatą osobą. Dlaczego ogółem się zainteresowałeś taką osobą jak ja jestem? Dziwię się. Masz bardzo dobre serce. Masz pieniądze, możesz robić wszystko. Właśnie jak się ma pieniądze, można robić wszystko. Z umiarem. Nie można przekraczać pewne granice są życiowe. No i pragniesz przyjechać, zabrać mnie. W jaki sposób zaopiekować się mną? O, też. Ja zaopiekuję się twoim synkiem i tobą. Zrobię córeczkę. A sam powiedziałeś, że jesteś nawet gotowa wyjść za mąż. I pozdrawiam cię serdecznie. I tak to właśnie jest. Właśnie widzicie. Ja mówię, że wyjadę do Holandii. W Holandii będę mieszkał i na razie trzymajcie się.